Pustułki, oknówki czy puchacze dostały specjalne zaproszenie do Kieleckiego Ogrodu Botanicznego. W wielu jego miejscach zainstalowano niemal 50 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków, ale także innych zwierząt. Chociażby dla nietoperzy, dla popielic, dla wiewiórek, ale także dla owadów. Także łącznie tutaj mamy chyba 17 różnych rodzajów budek zamontowanych na terenie ogrodu botanicznego. Są to bardzo różne typy i dla kaczek, duże takie kominy, czy dla pójdźki. Mamy nadzieję, że te budki spełnią oczekiwania ptaków i tych innych zwierząt i się zalęgną po prostu w nich. Instalacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Kielce Geopark Kielce. Każdy typ budek ma ciekawe rozwiązania technologiczne, które zabezpieczają lęgi przed drapieżnikami. Projekt zakłada ponadto zakup lunety widokowej oraz lornetek i namiotów do celów edukacyjnych. Z uwagi na pandemię koronawirusa ogród botaniczny jest tymczasowo zamknięty. Zwiedzający nie mogą podziwiać słonecznych żonkili czy przebijających się między nimi czerwonych tulipanów. Kwitną młode magnolie i inne drzewa. Oczyszczane są zbiorniki wodne montowane na powietrzacze. Gotowe do spacerów są ścieżki i wiele pięknych zakątków tego miejsca u stóp karczówki. Ogród czeka na gości, a pracownicy Geoparku Kielce wierzą w rychłe otwarcie obiektu. Czekamy na jakieś wytyczne, kiedy to może być. Będziemy przygotowani na maj na pewno. Trwają różne prace ogrodnicze jeszcze takie, które wykonuje się z początkiem wiosny, a więc przycinanie drzew, krzewów. Zakładamy teraz trawniki jeszcze na obszarach, które były do tej pory niezagospodarowane. Pielęgnujemy, przesadzamy, podlewamy, także przygotowujemy się na otwarcie. A to już miejsce, gdzie planowane jest otwarcie na przykład kawiarni. Nowoczesny budynek z pięknym otoczeniem. W najbliższych dniach na stronie internetowej Geoparku Kielce zostanie opublikowane ogłoszenie o konkursie na wynajem tej przestrzeni pod małą gastronomię.